Instrument, który właśnie słyszycie, to tradycyjne islandzkie skrzypce. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o moim tygodniowym pobycie na Islandii. No to zaczynajmy. Na początek kilka słów o Reykjaviku. Stolica nie przypomina żadnej z poprzednich, jakich byłem. Brak tłumów, brak korków, a przede wszystkim nieskazitelnie czyste powietrze. To tutaj pierwszy raz spróbowałem mięso fermentowanego rekina. Jest to największe miasto i zarazem jedyne tak liczne miasto na Islandii. Reyk liczy sobie 130 tysięcy mieszkańców. Dla porównania drugie najliczniejsze miasto, Kopavangur, to zaledwie 30 tysięcy mieszkańców. Tego jest miastem bezpośrednio przyległym do Reykjaviku. Reykjavik, leżący w południowo-zachodniej części wyspy, jest regionem najbardziej zaludnionym z całej Islandii. Miasto w samo sobie jest wyjątkowe. Spacerując centrum miasta, między blokami rozpościera się widok na góry, które wydają się tak blisko. Temperatury w samej stolicy wahają się minus 10 zimą do 15 stopni Celsjusza latem. Najcieplejszym miesiącem roku jest lipiec ze średnią temperaturą 12 stopni Celsjusza. Ja trafiłem we wrześniu na kilka wyjątkowo słonecznych dni jak na ten okres. Z odpowiednim światłem Reykjavik wygląda zjawiskowo. Uliczki i domy przypominają Skandynawię. Pierwotnie Reykjavik był osadą założoną przez norweskiego wikinga. Islandczycy mają delikatny sznyt amerykanizacji. Nie zapominajmy, że w lipcu 1941 roku na Islandii wylądowały wojska amerykańskie, które strzegły bezpieczeństwa Islandii jako wojska okupacyjne. W 1942 roku na wyspie stacjonowało 40 tysięcy Amerykanów, podczas gdy populacja wyspy wynosiła 120 tysięcy ludzi. Aktualnie Islandia zamieszkuje około 350 tysięcy mieszkańców. Islandia to kraj, który fascynuje swoją dziką, nieskażoną naturą, ale także swoim nietypowym zaludnieniem. W całym kraju żyje zaledwie tylu ludzi, ile żyje w Bydgoszczy. A większość z nich mieszka w niewielkich miasteczkach rozsianych po wybrzeżu. Krajobraz zaskakiwał z każdym kilometrem. Puste przestrzenie na Islandii to coś normalnego. Co kilka lub kilkadziesiąt kilometrów od dali pojawiał się pojedynczy dom. Dlaczego tak się dzieje? Jednym z powodów jest fakt, że większość obszarów poza miastem jest po prostu zbyt trudna do zamieszkania. Wysokie góry, lodowce i wulkaniczne pola uniemożliwiają budowę infrastruktury. Drogi między miastami są w większości jednopasmowe, a czasami nawet nieutwardzone. W związku z czym podróżowanie po Islandii może być czasami wyzwaniem, ale jednocześnie to okazja do podziwiania niesamowitych krajobrazów, które zapierają dech w piersiach. Pierwsze miejsce, które odwiedziliśmy, to Skogafoss. Skogafoss jest jednym z największych islandzkich wodospadów. Jego całkowita wysokość to 62 metry przy szerokości równej 15 metrów. Strumienie wody z wodospadu uderzają w ziemię z olbrzymią siłą. W efekcie bezustannie w powietrzu unosi się olbrzymia wodna mgiełka. Dzięki niej przed wodospadem w słoneczny dzień pojawia się tęcza, a okoliczne skały porośnięte są pięknym jaskrawo-zielonym mchem. Obok wodospadu funkcjonuje małe gospodarstwo. Drugiego dnia ruszyliśmy w trasę. Infrastruktura wokół obiektów turystycznych na Islandii jest na wysokim poziomie. Urzekło mnie także to, że w każdym miejscu są ludzie, ale jest ich na tyle mało, że nie doświadczymy tłumów podczas zwiedzania. Od razu po przejściu z parkingu na plażę natrafiamy na niezwykłe malownicze bazaltowe kolumny. Wyrzeźbione w ten sposób i stojące jeden przy drugim są zjawiskiem niezwykle rzadkim. Plaża oraz formacja skalna pojawiły się w grze o tron. Niech jednak Was nie zwiedzie piękno tego miejsca. Plaża ta należy do bardzo niebezpiecznych i o żadnej porze roku nie powinniśmy wchodzić do wody, ani zbytnio się do niej zbliżać. Co więcej, nawet spacerując przy brzegu powinniśmy mieć się na baczności i nigdy nie odwracać się na dłużej tyłem do oceanu. W opisie zamieszczam kilka filmów z takich niebezpiecznych akcji na czarnej plaży.
podczas podróżowania po Islandii trzeba uzbroić się w cierpliwość. Samo podróżowanie po Islandii to niezwykłe doświadczenie, ale wymaga od turystów cierpliwości. Infrastruktura drogowa na Islandii to jedna droga wokół całej wyspy. Droga jednopasmowa w dwóch kierunkach prowadzi wzdłuż wybrzeży Islandii, poprzez co przemieszczanie z punktu do punktu może nieco się wydłużać. Stacje paliw są stosunkowo co 200 km, tak więc podróż trzeba zaplanować, by nie zostać w środku pól wulkanicznych. Późnym popołudniem dojeżdżamy do lodowca. Może trochę późno, ale w sam raz na zachód słońca. Laguna Lodowca należy do najbardziej malowniczych miejsc na Islandii. Po dojechaniu na parking możemy ruszyć pieszo wzdłuż wschodniego wybrzeża laguny. Trasa prowadzi kawałek pod górę i oferuje widoki z różnych perspektyw. Jezioro jest stosunkowo młode, powstało ono mniej niż 100 lat temu. Jeszcze na początku XX wieku lodowiec sięgał linii brzegowej. Około połowy stulecia zaczął się wycofywać i pozostawiając po sobie głęboką na ponad 250 metrów szczelinę, która szybko została wypełniona przez wodę stopniającego lodowca. Laguna stanowiła tło dla kilku hollywoodzkich produkcji. Kręcono tutaj Batmana, Lara Croft oraz dwa filmy serii o Jamesie Bondzie. W sezonie letnim laguna przyciąga masę ptaków oraz przede wszystkim foki. Latem także po jeziorze można odbyć rejs amfibią, zaś w sezonie zimowym część jeziora zamarza, a rejsy są zawieszane. Sama laguna jest w tym czasie równie oblegana co w lato, ponieważ z tutejszego parkingu wyruszają wycieczki do jaskiń lodowcowych. Kilka minut przed samym zachodem słońce nabiera mocno nasyconego koloru, tworząc niesamowity klimat. Kolejny punkt to Gullfoss. Patrząc na wodospad, można by pokusić się o stwierdzenie, że składa się on tak naprawdę z dwóch oddalonych od siebie o kilka metrów niezależnych wodospadów. Wokół całego wodospadu unosi się mgiełka, która po chwili sprawia, że jesteś cały mokry. Unoszące się w górę odpryski wody mogą nas nieźle zmoczyć. Bez odzieży przeciwdeszczowej po kilku minutach wszystko, co masz na sobie, staje się mokre jak po silnej ulewie. Wielkie pokłady wody przelewające się z wodospadu tworzą niesamowity szum, który słyszalny jest już z parkingu. Niewiele brakowało, a wodospad pełniłby całkowicie inną rolę niż jedna z największych atrakcji turystycznych Islandii. Jeszcze w połowie XX wieku wodospad i jego okolice znajdowały się w rękach prywatnych. Pierwsza zagraniczna oferta zakupu tego terenu przyszła w 1907 roku od Anglika, który chciał zmienić siłę nurtu w energię elektryczną. Właściciel terenu, rolnik Thomas Tonasson, miał jednak odmówić słowami, że nie ma zamiaru sprzedawać przyjaciela. W późniejszym czasie wodospad oraz jego okolica zostały wykupione przez islandzki rząd, który w 1979 roku stworzył w tym miejscu rezerwat przyrody. ...121 stopni Celsjusza. Do takiej temperatury potrafi dojść woda w gejzerze. Jednak dzięki swojej specyficznej chemii woda nie wrze i pozostanie w stanie ciekłym do czasu, gdy ciśnienie pod wodą osiągnie wystarczający poziom, by wyrzucić ją w powietrze. Woda w gejzerach ogrzewana jest w procesie hydrotermalnym w wyniku czynnej lub niedawno wygasłej aktywności wulkanicznej. Aktywność największego gejzera na Islandii zmniejszyła się w ostatnich latach i wybucha bardzo rzadko. Na szczęście w pobliżu znajduje się gejzer, który średnio co 8 minut wyrzuca wodę i parę na wysokość około 20 metrów. Strokur jest jednym z najmłodszych gejzerów na Islandii. Powstał w wyniku wulkanicznej aktywności około 1000 lat temu. Od tamtego czasu był wielokrotnie modyfikowany przez trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów w okolicy.